Siemaczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A w dzisiejszym odcinku wreszcie ruszymy tą bestię. Jest to kolejny mój superkomputer na Linuxie, który będzie dzisiaj odpalony. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy jebnie. Też jestem tego bardzo ciekawy, dlatego otworzyłem obudowę, żebyście widzieli, co się w środku dzieje. Co jak co, no to jak ma pierdolnąć, to pierdolni. Jeżeli jestem naprawdę inżynierem komputerowym, zarąbistym, jak się uważam i entuzjastą Linuxa, to wszystko będzie działać dobrze. Więc zaczynamy. Coś tam ruszyło. Słychać, że coś się dzieje. Wszystko ruszyło. Przenosimy się do BIOS-u. Ło kur! Ło panie! Co ta technologia amerykańska? Jaja se robię. Teraz musimy przejść Windows Boot Manager? Walić Windows. Dobra, teraz musimy przejść do opcji... a czemu to jest English? Ja chcę polski. Co zatem pechuje? Welcome, a gdzie tu jest polski? Witamy, jest. O, Polska. Dobra, więc mamy tryb zaawansowany. Auto, XMP, motherfucker. Profil 1. Dobra, teraz zaawansowane ustawienia CPU. Nie, po prostu wiecie, szukam pewnej rzeczy, ale nie, no to już wszystko jest dobrze. Kontrola limitu turbo. A nie, to będzie, nie, tutaj zostawiam, wiecie, wszystko na auto. Bo nie chcę, nie wiadomo czego tu odpierdolić. To chyba to było. Grafika. Wsparcie podzielone, jakie kurde ten. Wsparcie podzielone VMT, dobra, damy. 128. Wewnętrzna grafika automatyczna, całkowita pamięć wideo. Max. Rodzaj pamięci. Włączone, dekodowanie 4G. Też włączymy. Tego nie wiem, nie będę ustawiał. Network, konfiguracja Super IO włączona. Konfiguracja jest wychwytywany i RDM. Wiecie, ja tutaj się za bardzo nie lubię. HCI, wsparcie, dobrze, wszystko jest. Dobrze. Konfiguracja, wiecie, bo to jest. A ile to można dać? Dobra, damy 400. Wstępne, co to jest? Jest to jakiś opis? Wybierz graphics memory wykorzystane przez graphics driver 300. No, to dobra, damy tam 352. Niechaj będzie. Wiecie, różnych tych rzeczy tutaj nie rozumiem po prostu. LEDy, Intel PIT, Trust Platforms Memory, czyli TPM jest włączony. Czyli tak naprawdę computing. A jest, wiecie, widzicie, jest TPM włączony. Tu nic nie będę przestawiał. TPM jest włączony.
więc mamy wszystko. Stan sprawności PC. Tragedii nie ma, jest nawet lepiej. Różne takie, a to już sprawdzałem, więc technologia Intel PT jest włączona. Zarządzanie zasilaniem. Moc ładowania, dobrze, wszystko jest. A nie, 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 nie. A. Dobra, czyli tu mamy tak, tak, tak. Kontrolery SATA. Dobra, teraz. Sorry, bardzo, że... Język systemu, administrator, połączenia, dobra, boot. I tu jest bardzo ważne, jeżeli chcemy zainstalować Linuxa, musimy wybrać inny system operacyjny. Tak, włączony system, włącz. Auto. Secure boot, musimy go wyłączyć, bo tu nie będzie po prostu stosowany. Zapisz profil. Będzie Piotr Linux. Dobra, Linux 2022. Widać, widać. Profil zapisany. A teraz bierzemy. Tylko poczekajcie. Za łatwo by to było. Pendrive. Tu mamy zainstalowane Linux Mint. Linux Mate Cinnamon w wersji 64. A teraz, oła, teraz ja sobie muszę go wpiąć. Dobra, poszedł. Azor do budy. Zakończ configuration. Coś ruszyło. Jak serwer. No i dobra, i mamy z powrotem. Teraz się musi... skonfigurować. F12. O. Jak widzicie, wszystko idzie bajkowo.